Stało się to, a w zasadzie dzieje się na naszych oczach to, co sam nie do końca wierzyłem, kiedy kilkukrotnie mówiłem wam, wspominałem wam o tym na kanale w Crypto News, że Bitcoin może spaść do 30 tysięcy dolarów i nie chodzi o to, że jestem wróżbitą, czy umiem przewidzieć przyszłość, bo nikt tego nie potrafi. Na całym świecie nie znajdziecie nawet jednej osoby, która jest w stanie przewidzieć to, co stanie się z wykresem Bitcoina, czy innej kryptowaluty, czy innego aktywa. Natomiast w tym wszystkim chodzi o to, aby przygotować się na ewentualne warianty, które mogą mieć miejsce na rynku i to, czego możemy się spodziewać, gdy jeden lub drugi czynnik będzie miał miejsce. Dlatego za chwilę w tym nagraniu przypomnę wam raz jeszcze, dlaczego uważałem, że Bitcoin ma szansę zlecieć do 30 tysięcy dolarów. No i oczywiście pokażę wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut oraz przypomnę oczywiście o nadchodzących akcjach na rynku kryptowalut. Witam was na kanale Kryptopodróże w kolejnym Crypto News, w którym przedstawię wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości i z tego miejsca przypominam, zaznaczam, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym, ok? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na początek dwa ważne ogłoszenia. Pamiętajcie, że wciąż można komentować do końca stycznia to nagranie. Każda osoba, która skomentuje, jak kupować gamingowe NFT Play to Earn na Binance, ma szansę zgarnąć 10 dolarów w tokenach BUSD. W pierwszym Crypto News w lutym wylosuje 3 osoby, które zgarną właśnie taką kasiurkę. No i oczywiście pamiętajcie, że wciąż można brać udział w airdropach. Są to te dwa nagrania. Więcej o tym mówiłem na grupie telegramowej Kryptopodróże. Zresztą jak sobie na nią wejdziecie i klikniecie tutaj w przypięte wiadomości, to mam tutaj dodany post, w którym pokazuję wszystkie aktualne akcje, w których można wziąć udział, jeżeli chodzi właśnie o airdropy i bonusy. To jest pierwsza informacja i kolejna bardzo ważna informacja, w zasadzie ostrzeżenie, o którym mówiłem zarówno na Telegramie, jak i na moim koncie na Twitterze. Zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś skomentuje wasz komentarz pod moimi nagraniami, odezwie się do was na Telegramie, na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek z propozycją inwestycji, kursów czy innych możliwości zarobkowych, a jego konto będzie wyglądało podobnie do mojego, czy to na Twitterze, czy na Telegramie, czy na YouTubie, jak tutaj w tym przypadku, zobaczcie, ta sama ikonka, podobnie wyglądająca nazwa i ten oszust, tak jak to widzicie w tym przypadku, komentuje wasze komentarze z propozycją odezwania się do niego na priv, na WhatsAppie, podaje numer telefonu, no a tam prawdopodobnie już proponuje wam inwestycje, kursy czy inne gówna. Po prostu pamiętajcie, bądźcie ostrożni, nigdy, ale to nigdy, jeszcze raz to powtórzę, nie odezwę się do was na Telegramie, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, YouTubie z żadną propozycją. Nigdy, można powiedzieć, nie wyciągnę do was ręki pierwszy z żadną propozycją. Więc jeżeli ktoś do was się odzywa, wygląda podobnie jak ja, ignorujcie, banujcie, najlepiej zgłaszajcie to, czy to na Telegramie, czy na Twitterze, czy na YouTubie, gdziekolwiek, aby takiego użytkownika po prostu dany portal usunął. Ja sam oczywiście również to zgłaszam, natomiast jest tego tak dużo nowych kont powstaje, że nie jestem w stanie wszystkiego kontrolować. Tak samo na Instagramie ten oszust lub inny skopiował moje wszystkie zdjęcia z Instagrama, kleił u siebie, ma podobną ilość obserwujących, podobny opis, ale zwróćcie uwagę, tutaj jest jakaś fikcyjna, oszukańcza strona, nie klikajcie, broń Boże, w ten link, bo nie wiem, co może on sprawić, ale na pewno jest to oszust, wiem, bo mam takie sygnały, odzywa się do osób, których ja obserwuję na Instagramie, które obserwują mnie na Instagramie również. Zwróćcie uwagę, jest to dominik.baż, jest tu x pomiędzy ik, ok? Jeżeli ktokolwiek w przyszłości będzie się do was odzywał, może ten login ulec zmianie
i nawet jeżeli widzicie, że jest tutaj duża liczba obserwujących, są moje zdjęcia, to uważajcie, pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę i chyba po raz ostatni, nigdy do Was prywatnej wiadomości nie wyślę. Uważajcie na to, ale nie tylko u mnie na koncie, u innych youtuberów, czy innych instagramerów, czy twitterowców tak samo. Tam również zdarzają się oszuści, którzy podrabiają takie konta i odzywają się do Was na priv. Również, jeżeli bierzecie udział w jakimś pre-sellu jakiejś firmy, to często zdarza się tak, jeżeli macie jakiś problem i komentujecie daną firmę, to do Was odzywa się niby support, który chce Wam pomóc, no a później okazuje się, że po prostu, jeżeli podacie im informacje, o które oni pytają, a które nie powinniście nigdy pokazywać, udostępniać czy wysyłać komukolwiek, no to się okazuje, że taka właśnie osoba, taki oszust kradnie Wam Wasze środki, czy to z portfela MetaMask, czy z innych urządzeń. Uważajcie na siebie, uważajcie na tego typu oszustów. Niestety ja nic z tym nie mogę zrobić więcej niż po prostu zgłosić taką osobę na Instagramie. Prosiłem Was również jako społeczność, abyście zgłosili to fikcyjne konto tego oszusta, tego zjeba, chama i nie wiem jak jeszcze prostaka go nazwać, który przy pomocy mojego wizerunku stara się okraść innych ludzi. To jest po prostu chamstwo. Ja nie wiem jak na to inaczej mówić. Byłem z tym na policji. Policja ma to w poważaniu, mówiąc krótko. Dlaczego? Ponieważ musiałby się zgłosić poszkodowany, który by udowodnił, że ten właśnie użytkownik, o dokładnie ten, sprawił, że ta osoba straciła pieniądze. Więc jeżeli ja nie udowodnię, że jest tutaj jakieś przestępstwo, oni z tym nic nie mogą zrobić. A więc dopóki Was nie oszuka, dopóty policja nie może nic z tym zrobić. To jest jakiś paradoks, niedorzeczność. Więc jedyne, o co Was mogę prosić, to zgłoście to konto na Instagramie. Jeszcze raz powtórzę, dominik.barz.xyk, ok? Wiem, że większość z Was to osoby świadome, osoby, które uważają, natomiast zdarzy się garstka kilku osób, które zostaną oszukane, a tego po prostu bym nie chciał. Dobra, zacznijmy od CoinMarketCap. Tradycyjnie, zobaczcie, MarketCap, czyli kapitalizacja rynku kryptowalut, jest to w chwili obecnej 1,575 miliardów, a jak pamiętacie z poprzednich tygodni było tutaj 2,5 biliona, wcześniej, tydzień temu było 2,2 miliardów, teraz mamy o ponad 600-700 miliardów dolarów mniej na rynku kryptowalut. Zobaczcie, jaka to ogromna liczba i stąd właśnie biorą się takie spadki, jak na Bitcoinie, 19% w przeciągu tygodnia, za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda w skali makro, długoterminowej, Ethereum, 30% prawie, BNB 26%, no i dwucyfrowe liczby praktycznie na każdej kryptowalucie. Solana zaliczyła nawet 40%, ogromny spadek, ale to też ma związek z tym, co działo się ostatnio na rynku, o czym za chwilę będę mówił. W wiadomościach z rynku kryptowalut Solana znowu ma problemy. Chodziło o to, że sieć przestała działać na 48 godzin. Skandal, skandal i jeszcze raz skandal. No i wróćmy jeszcze raz tutaj na tą stronę, zobaczcie, Polkadot 37%, ogromny spadek. I tak naprawdę teraz mamy takie ceny, o których wielu z nas marzyło, o które wielu z nas się modliło. Co ja bym dał, co ja bym dała, aby takie ceny wróciły jak przed kilku miesięcy, kiedy to osoby miały możliwość kupić kryptowaluty dużo, dużo taniej. Teraz jest taka możliwość, oczywiście nie mamy gwarancji, że cena nie spadnie jeszcze niżej, natomiast najlepszą strategią, już to Wam wielokrotnie powtarzałem, jest to strategia DCA, czyli kupowanie regularnie wybranych projektów właśnie tutaj przykładowo na rynku kryptowalut. Jest to strategia, która w moim przypadku przynajmniej sprawdziła się najlepiej, bo my nigdy nie mamy pewności, kiedy jest górka, kiedy jest dołek i ta sama strategia dotyczy wychodzenia z tego rynku, czyli realizacji zysków. Również strategia uśredniania wyjścia, czyli sprzedaż kryptowalut poziomami, w praktyce wychodzi najlepiej, bo nigdy, tak jak mówię, nie wiemy, kiedy jest górka, kiedy jest dołek. Na grupie telegramowej Kryptopodróże, na której jest już ponad 1600 osób, zadałem pytanie anonimowo, prosiłem o szczerą odpowiedź, czy robiłaś, robiłeś na obecnych spadkach zakupy lub masz kapitał gotowy, aby to zrobić. 59% osób z 488, które wzięły udział w tej ankiecie, odpowiedziało: tak, robiłam lub mam zamiar zrobić zakupy właśnie teraz przy tych spadkach, ale aż 35% osób nie poszło na rynek zrobić zakupów. Mogą być dwa powody takiej decyzji. Po pierwsze, albo nie mamy kapitału, aby kupować właśnie na takich spadkach, albo strach bierze górę, co pokazuje Fear and Greed Index. Zobaczcie, obecny poziom jest to 13 jednostek i ostatnio tak niski poziom był w 2020 roku, kiedy to wybuchła pandemia. Wówczas mieliśmy podobny poziom strachu na rynku, 13-12 jednostek. Wczoraj było nawet 11, zobaczcie. Jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy obecnie spadek ponad 50% od ostatniego ATH, który wynosił 68 789 dolarów, co za chwilę Wam pokażę również na wykresie. Jeżeli chodzi o Ethereum, tutaj jest jeszcze gorzej, bo mamy spadek o ponad 53%, już prawie 54%. I zobaczcie, doskonale widać to na wykresie Bitcoin do USDT na interwale dziennym. Od ostatniego all time high, czyli najwyższej ceny w historii, do obecnego poziomu mamy spadek o ponad 51%. Jest to bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeżeli oddalimy sobie wykres, zobaczcie, i popatrzymy na to z dalszej perspektywy, to czy coś wielkiego miało miejsce obecnie na rynku dla osób, które inwestują od dłuższego czasu, stosują strategię DCA, czyli kupna
kryptowalut, w tym przypadku Bitcoina, systematycznie, nie patrząc na daną sytuację na rynku, no to obecne spadki tak naprawdę nie mają większego znaczenia, a nawet takie osoby się cieszą, ponieważ mogą takiego Bitcoina kupić dużo taniej. To chodzi wszystko o to, aby zmienić podejście do tego rynku, nie patrzeć na ten rynek krótkoterminowo, bo tutaj mamy największe wahania. Natomiast jeżeli patrzymy długoterminowo i stosujemy odpowiednią strategię, to takie spadki tak naprawdę tylko i wyłącznie cieszą prawdziwych inwestorów. Inwestorów, którzy skupują Bitcoina, przykładowo tak jak Michael Saylor, aby trzymać go długoterminowo. Chcę Wam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę, jak nisko mamy poziom RSI. Ostatni raz tak nisko byliśmy w marcu 2020 roku, kiedy to wybuchła pandemia. Jest to na pewno coś, co nie napawa optymizmem, nie ma się z czego cieszyć. Ale z drugiej strony, na tych poziomach ktoś wciąż kupuje i akumuluje Bitcoina. Ktoś wciąż od tych osób, które się boją, które sprzedają na stracie swojego Bitcoina, z chęcią go odkupuje. Jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o moją osobę, jest to to, o czym mówiłem Wam kilka tygodni temu, za chwilę Wam pokażę to w nagraniu, czyli przetestowanie raz jeszcze poziomu w okolicach 29-30 tysięcy dolarów. I zobaczcie, to jest pierwsze nagranie z 21 grudnia, wówczas Bitcoin kosztował 46 900 dolarów, znajdował się w tym miejscu i w tym nagraniu mówiłem, że jest taka możliwość i tłumaczyłem, dlaczego tak się może stać, że Bitcoin może zlecieć nam tutaj do 30 000 dolarów. I nie chodzi o to, jeszcze raz to powtórzę, że wróżyłem z fusów, że jestem wróżbitą, przewiduję cenę, przewiduję zachowania na rynku. Chodzi o możliwości, które mogą być następstwem pewnych sytuacji, które wydarzą się na rynku, i tak też stało się w tym przypadku. Oczywiście dużo czynników zewnętrznych miało na to wpływ, jak sytuacja na Ukrainie, prawdopodobny konflikt zbrojny i tak dalej, i tak dalej. Dużo czynników wpływa na realizację takich założeń, ale tak jak mówię, nie chodzi o wróżenie, tylko o przygotowanie się na scenariusze, które mogą mieć miejsce na rynku, na co zwyczajnie warto być przygotowanym. Posłuchajcie króciutko, o czym mówiłem w tamtym nagraniu. Jeszcze raz, przynajmniej tutaj w te okolice 20-30 tysięcy, 29 tysięcy dolarów spadniemy. Wiele razy widzieliśmy na rynku podobną sytuację, a ten obszar, który tutaj widzimy, czyli ta niebieska linia, jest to obszar, który ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Ja Wam za chwilę pokażę dlaczego, bo jest to dokładnie 1.618 poziomu Fibonacciego, o którym mówiłem Wam jeden albo dwa odcinki temu. Ok, sobie możecie zawsze do niego wrócić. Więcej o tym opowiadałem właśnie w poprzednich częściach. I to jest pierwsze nagranie, które chciałem Wam pokazać. Kolejne z 3 stycznia, wówczas cena Bitcoina to 47 300 dolarów. Posłuchajcie. A na pewno nie spada poniżej poziomu 41 000 dolarów. No później kolejny poziom, znaczące wsparcie mamy w okolicach 30 000 dolarów. Ja Wam pokażę ciekawy wykres SPX. Zobaczcie, na tym indeksie mieliśmy w przeszłości podwójny szczyt, no i oby sytuacja nie chciała się powtórzyć. Również na wykresie Bitcoina, jeżeli sobie troszeczkę oddalimy, mogłoby to wyglądać właśnie w ten sposób, również i na wykresie Bitcoin do USDT. Ja oczywiście, mówiąc szczerze, byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o ten scenariusz, że Bitcoin ponownie przetestuje tutaj tą linię w okolicach 29-30 tysięcy dolarów, natomiast to prawdopodobnie się wydarzy, wszystko na to wskazuje, obecnie mamy 33 700 dolarów i nie zdziwię się, jak faktycznie to będzie miało miejsce. Jeżeli zapytacie, co dalej, co jeśli przetestujemy faktycznie ten poziom 30 tysięcy dolarów, czy jest możliwość, żebyśmy spadli niżej? Oczywiście, że jest, natomiast w tym momencie nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak nisko Bitcoin może spaść, jak długo to będzie trwało. Poziom 30 tysięcy dolarów jest to poziom i wsparcie dla ceny Bitcoina, jeżeli popatrzymy sobie m.in. na to, po jakiej cenie średnio kupował Bitcoina Michael Saylor i MicroStrategy. I tu dla Was taka ciekawostka, informacja, ponad 124 tysiące Bitcoinów Michael Saylor dla MicroStrategy zakupił za około 30 tysięcy dolarów. To jest poziom naprawdę bardzo mocny, poziom, który powinien utrzymać nam cenę Bitcoina. Czy tak będzie? Tego nie wiem, tego nikt nie wie. Natomiast patrząc na wykres długofalowo, mam nadzieję, że ten poziom utrzyma nam cenę Bitcoina w okolicach 30 tysięcy dolarów i w perspektywie dłuższego okresu zapoczątkuje kolejne wzrosty. Ogromne spadki, co za tym idzie ogromna panika na rynku. Sprawdźmy więc, co robią ci, którzy zwykle przy takich okazjach kupowali Bitcoina. No i mamy odpowiedź na to pytanie. Prezydent Salwadoru kupuje dodatkowe 410 Bitcoinów, gdy cena spada. Według nieoficjalnych szacunków obecne zasoby rządu to jest ponad 1800 Bitcoinów. Oczywiście w tym samym czasie agencja Moody's Investor Service ostrzega prezydenta Salwadoru, że takie działanie jest dość ryzykowne, szczególnie dla rządu, który w przeszłości zmagał się z presją płynności. I teraz pokażę Wam fajny i zarazem bardzo ciekawy wywiad Michaela Saylora, który podlinkuję Wam w opisie tego nagrania, będziecie mogli sobie później do niego wrócić, ale zwróćcie uwagę na Twitter. Prezydent Salwadoru Bukelele dodał takie zdjęcie profilowe na Twitterze, zobaczcie, polityk, a jaki ma dystans do siebie, do otaczającego go świata. Szkoda, że u nas w kraju
Politycy nie mają takiego dystansu. Wyobraźcie sobie naszego prezydenta czy też premiera z takim zdjęciem. Potraficie to zrobić? Bo ja nie bardzo. Dobra, ale na poważnie, przejdźmy teraz do tego wywiadu Michaela Saylora dla Bloomberga. Ja wam włączę, postaram się to przetłumaczyć na bieżąco. MicroStrategy holding all this Bitcoin. Does it ever make you at all nervous? No, actually, it gives me great comfort. I don't really think we could do anything better to position our company in an inflationary environment than to convert our balance sheet to Bitcoin, because we basically built a balance sheet on a non-sovereign store of value that's not a currency derivative. 2 years ago, we were sitting on a bunch of cash, and that cash was losing about 10% of its purchasing power a year. And then when COVID struck and the Fed took a more accommodative monetary policy, that cash started losing 25% of its purchasing power a year. So, you know, in my opinion, it saved the company from a not very pleasant fate. So I'm totally pleased with where we are today. Many people didn't really understand Bitcoin very well. They haven't taken the time to focus on it. Even today, I would say that 98% of the population hasn't spent 10 hours thinking hard about Bitcoin. So about this possible winter, are you really not feeling the cold? Look, if you're going to invest in Bitcoin, a short time horizon is 4 years, a mid-time horizon is 10 years. The right time horizon is forever. You know, Warren Buffett said, you know, if you wouldn't hold it for 10 years, you shouldn't hold it for 10 minutes. So if you look at the course of 4 years, no one's ever lost money over 4 years holding Bitcoin. And if you look at, you know, our experience, we started buying it at $10,000 and now it's up by a factor of four. So given the right time horizon, you're fine. So clearly you're a hodler. But for the people who are terrified, who have never been on this roller coaster before, shorter term, what does the trajectory of Bitcoin look like to you this year? I feel like it's consolidating this level. This is a great entry point for institutional investors. I talk to high net worth individuals, family offices, public company executives, private company owners. I'd be remiss, Emily, not to make a more important point, which is what's really going on here at a macro level is inflation. The CPI headline inflation is 7%. Look at the Turkish lira. It's collapsing. The peso is collapsing. The big question is then, are you going to buy more? Yes or no? Yeah, we're going to buy more. We're buying more with our cash flows. We've adopted a Bitcoin standard, Emily. That means that when we generate cash, we sweep it into Bitcoin. We've been generating, you know, anywhere from $70 to $100 million of cash flow. So we will also buy Bitcoin with debt. We bought Bitcoin with $1.7 billion worth of convertible debt. We bought Bitcoin with a $500 million senior secured note that we pay 6 1/8% interest on. We also issued $1 billion worth of equity at the market, and we converted it all into Bitcoin. So combinations of cash flow, equity, debt. What I learned is laser focus. Stuff takes time. I'm comfortable with us working through this year over year. I don't need instant overnight success. Także już wiecie, co myśli o tym Michael Saylor i jak mam być szczery, ja wolę się kierować opinią takich osób, opinią osób, które co nieco o pieniądzach, o zarabianiu pieniędzy wiedzą, niż opinią kogokolwiek innego, czy to są urzędy, czy to są rządy, czy tego typu agencje, ok? I tak samo, jeżeli widzicie moją wypowiedź, czy innych YouTuberów, to możecie ich wysłuchać, ale zawsze kierujcie się opinią właśnie takich osób. W mojej opinii to jest klucz do sukcesu. Ja właśnie tak robię już od dawna. Czy Robert Kiyosaki, czy Warren Buffett, czy Michael Saylor, to właśnie to są osoby, autorytety, których się słucham. I to ich opinia ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o moje podejmowanie decyzji kwestii inwestycji właśnie, czy to w kryptowaluty, czy w inne aktywa. I tak jak mówi Michael Saylor, co nieraz wam powtarzałem w Kryptonews, czy w innych nagraniach na moim kanale, to nie ja to wymyśliłem, od razu mówię, tylko właśnie powtarzam słowa osób, które co nieco o zarabianiu wiedzą. Patrzmy na tego typu inwestycje, na ten rynek długoterminowo. Uśredniajmy cenę zakupu. Ja tego też nie wymyśliłem, jeżeli chodzi o DCA, o regularne zakupy. Ja zwyczajnie patrzę na ręce wielkich i staram się adekwatnie oczywiście do moich możliwości powielać ich ruchy. Proste? Proste. Kolejna informacja o Bitcoinie. Burmistrz Nowego Jorku otrzymuje pierwszą wypłatę w kryptowalutach. Chce w ten sposób przyciągnąć firmy z branży fintech do Nowego Jorku.
Swoją pierwszą wypłatę weźmie zarówno w Bitcoinie, jak i w Ethereum. Powiedział również, że Nowy Jork jest centrum świata i chcemy, aby był centrum kryptowalut i innych innowacji finansowych. Bycie na czele takich innowacji może nam tworzyć miejsca pracy, poprawić naszą gospodarkę i nadal być magnesem dla talentów z całego świata. Mamy tutaj kolejny przykład tego, że kryptowaluty jest to przyszłość, coś czego nie można ignorować. Pokazuje to burmistrz Nowego Jorku, pokazują to inne osoby, które pokazuję Wam bardzo często na moim kanale, o których mówię bardzo często na moim kanale. To nie stanie się oczywiście tu i teraz, na to potrzeba miesięcy, a nawet lat. Natomiast nam, zwykłym użytkownikom, zwykłemu Kowalskiemu powinno zależeć na tym, aby nie przegapić tego momentu, w którym warto zainteresować się tematem. I kolejna informacja potwierdzająca, że tym światem zaczynają interesować się wielcy i podporządkowują swoje działania właśnie w tym celu, aby umożliwić wejście do tego świata swoim użytkownikom, swoim klientom. I mamy przykład Facebooka. Zobaczcie, Meta planuje funkcję NFT dla Instagrama i Facebooka w tym marketplace. Czyli chcą, aby w przyszłości, jak już wszystko będzie gotowe, zwykły Kowalski, osoba, która nie ma pojęcia o kryptowalutach, która nigdy się tym tematem nie interesowała, korzystała z tego produktu chcąc, nie chcąc, ale nie jako inwestor, tylko osoba, która będzie za takie możliwości przykładowo płaciła w ten czy inny sposób, pośrednio, czyli nieświadomo, przykładowo oglądając reklamy, które zostaną wykupione właśnie na tych portalach, czy też bezpośrednio kupując różnego rodzaju produkty, wydając na nie swoje pieniądze. Oczywiście nie po to, aby na tym zarobić, tylko po to, aby z tych produktów korzystać. I to, nad czym pracują, jest to możliwość wyświetlania NFT na Instagramie, rynek NFT na Facebooku i wszystko to oczywiście prowadzi w jednym kierunku, czyli do stworzenia Metaverse. I przy okazji mamy małą wskazówkę, potwierdzenie, że jeżeli Facebook, Instagram, ogólnie cały Meta, obecny Meta, tak, interesuje się zagadnieniem NFT, chce zbudować marketplace dla NFT, chce umożliwić wyświetlanie takowych NFT na Instagramie, Facebooku czy też innych ich produktach, to znaczy, że my również NFT raczej nie powinniśmy ignorować. Jednocześnie oczywiście musimy pamiętać i mieć z tyłu głowy to, że na rynku będzie pojawiać się bardzo dużo projektów, które będą proponować różnego rodzaju NFT, już to się dzieje, tak? Które okażą się po prostu skamem, oszustwem lub nie przetrwają próby czasu, a my w konsekwencji na tym stracimy swoje pieniądze, jeżeli niewłaściwie wybierzemy takie NFT. Dlatego pamiętajcie, tu są również zagrożenia. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie można na tym rynku zarobić, bo tak samo jak w przypadku tokenów, kryptowalut, trzeba po prostu uważać. Ale żeby nie było, że tylko Facebook przygotowuje się na Metaverse, kryptowaluty itd., itd., zobaczcie, Google tworzy dział blockchain i obliczeń rozproszonych. Google Pay nawiązało współpracę z giełdą Coinbase, aby umożliwić korzystanie z kryptowalut na cyfrowych kartach. I mamy tutaj kolejne potwierdzenie, że Google również stawia na blockchain, a co za tym idzie, potencjalnie na swój token kryptowalutowy, na swoje NFT. Również będzie chciał prawdopodobnie w przyszłości stworzyć miejsce, gdzie takimi produktami będzie można handlować. To wszystko pokazuje nam, w którym miejscu jesteśmy i czy warto, mimo takich spadków, jakie mamy na rynku, tym tematem się zainteresować, a na pewno go nie porzucić, jeżeli już na tym rynku jesteście. Zobaczcie kolejny przykład. Państwo, nie mówimy tutaj o firmie, państwo planuje stworzyć metaverse, który będzie piątym co do wielkości marketem Metaverse do 2026 roku. Państwo to chce współpracować z 220 firmami, które zajmują się tematyką Metaverse, tu stworzyć swego rodzaju Akademię Metaverse. Tu mamy wszystko opisane czarno na białym. I tak jak Wam mówię, powtórzę to chyba po raz enty w tym nagraniu. Wszystko dzieje się na naszych oczach. Wystarczy to obserwować, nie ignorować tematu, tylko na to wszystko po prostu potrzeba czasu. I zobaczcie kolejne potwierdzenie tego, o czym mówię. Amerykańska sieć sklepów Walmart, czyli największa sieciówka w Ameryce, planuje wejść w sektor Metaverse. Już w tym momencie firma posiada 200 bitomatów w swoich sklepach w całej Ameryce, tak? Firma Walmart. Natomiast teraz planują wejść w sektor Metaverse. Kolejna firma, która interesuje się tym tematem. Metaverse jest to na pewno sektor, którym warto się interesować. NFT tym bardziej, bo NFT będzie wykorzystywane właśnie w różnego rodzaju metaversach. A tutaj mamy kolejnego giganta, który potwierdza, że zainteresowanie Metaverse, zainteresowanie NFT jest to raczej dobry krok. No i dalej, Mercedes i Lamborghini wchodzą w NFT. Patrzcie, tych wiadomości jest naprawdę multum i nie wybierałem ich, żeby była jasna, żebyście mieli tę świadomość specjalnie pod to nagranie. Po prostu przeglądając ostatnie informacje ze świata kryptowalut z różnych portali, natrafiłem właśnie na tego typu artykuły. Mamy ich wysyp. Co dziwi zresztą nie może, przynajmniej mnie nie dziwi, bo zainteresowanie NFT czy też Metaverse jest obecnie ogromne. I dalej, dzisiaj Was tym tematem zanudzę. Zobaczcie, Twitter pozwala na weryfikację NFT użytego jako zdjęcie profilowe. Mogą to zrobić tylko nieliczni. Jeżeli mamy opcję weryfikacji naszego NFT, czy jest autentyczny, tak, bo każdy może sobie obrazek wstawić jaki chce, natomiast jeżeli zweryfikujemy to NFT, to nasze logo będzie wyglądało troszeczkę inaczej. Nie będzie to takie kółeczko, jak mamy obecnie na Twitterze, tylko będzie wyglądało właśnie w taki sposób. Jeżeli zobaczysz u kogoś taką profilówkę o takim kształcie, to znaczy, że to NFT, które znajduje się w tym zdjęciu profilowym, jest jego własnością.
Fajny dodatek, fajna opcja, która również pokazuje, że NFT zagości tutaj na pewno na tym rynku kryptowalut na dłużej. Idziemy dalej. Mastercard razem z Coinbase chcą ułatwić kupno NFT. I dzięki tej współpracy do kupna NFT nie będzie potrzebny portfel kryptowalutowy ani aktywa cyfrowe, czyli prawdopodobnie NFT będzie można kupić dzięki Coinbase oraz Mastercard przy pomocy waluty fiat, złoty, euro czy też dolar. No i oczywiście warto przypomnieć o tym, że Coinbase, giełda jedna z największych na świecie, ogłosiła jakiś czas temu, że pracuje nad własną platformą NFT, a sam Mastercard ma wesprzeć ten projekt. No wspaniale. A teraz kilka złych, nieciekawych informacji ze świata kryptowalut. Zobaczcie, Solana znowu miała problemy. Sieć Solana nie działała przez 48 godzin. Użytkownicy, którzy zaciągnęli pożyczki, padli ofiarą masowych likwidacji. To jest to, o czym mówiłem Wam kilka razy na kanale, czyli można za pomocą swoich kryptowalut zaciągnąć pożyczkę. Tak, czyli przykładowo oddajemy Bitcoina, BNB czy też Ethereum pod zastaw i bierzemy sobie pożyczkę, przykładowo 50% wartości tego aktywa. Natomiast w przypadku, kiedy dane aktywo bardzo spada, jego wartość spada, no to taką pożyczkę może nam zlikwidować, czyli po prostu kryptowalutę stracimy, którą użyliśmy do zabezpieczenia naszej pożyczki. No i właśnie to stało się tutaj na sieci Solana, przez to, że sieć nie działała przez 48 godzin. Dużo użytkowników straciło takie aktywa, bo zwyczajnie w tym czasie nie miała szansy zarządzać swoimi środkami. Jest to dość smutna informacja i z drugiej strony niepokojąca. Pokazuje nam, że nowe sieci niestety niosły ze sobą zagrożenia, a Solana taką siecią niewątpliwie jest. Ja również interesuję się siecią Kronos. Wiele razy już Wam na kanale mówiłem o tym, że jestem fanatykiem sieci Kronos. Mam duże plany w stosunku właśnie do tej sieci, ale tam również są ogromne zagrożenia, ponieważ jest to nowa sieć. Może pojawić się dużo błędów. Miejcie to na uwadze, że takie sytuacje niestety mogą mieć miejsce właśnie w przypadku nowych sieci. I kolejna nieciekawa informacja, krytyczna luka w MetaMask naraża dane 21 milionów użytkowników. Twórcy MetaMask początkowo ignorowali całą tą sytuację, natomiast teraz postanowili jak najszybciej naprawić ten błąd. Niejaki Lupasku odkrył, że złośliwa strona może po prostu stworzyć niewymienialny token NFT i uzyskać adres IP użytkownika, przenosząc nieodpłatnie własność sztuki cyfrowej, czyli tzw. NFT. Haker musiałby wydać zaledwie $50, aby uzyskać dostęp do naszego portfela, czyli zobaczcie, tworzą NFT, tacy oszuści, przesyłają je nam na nasz portfel MetaMask, który wydaje im się atrakcyjny i mogą w ten sposób skraść nasze środki właśnie przez tą lukę, która jest obecnie naprawiana. Dlatego z tego miejsca chcę Was jeszcze raz uczulić. Pamiętajcie, jeżeli bierzecie udział w jakimś airdropie, odbieracie jakieś darmowe tokeny, czy to NFT, czy zwykłe kryptowaluty, tokeny, to zawsze, ale to zawsze róbcie to na dodatkowym portfelu, nie róbcie to na tym samym portfelu, na którym trzymacie wartościowe kryptowaluty, bo może zdarzyć się tak, że traficie na jakąś oszukaną firmę, która będzie chciała skraść Wam kryptowaluty Waszego portfela. Nie wiem, czy jest to fizycznie możliwe na każdym portfelu, w każdym przypadku, natomiast zawsze powtarzam Wam, ograniczajcie ryzyko, stwórzcie sobie dodatkowy portfel MetaMask, który tylko i wyłącznie wykorzystujecie do tego typu akcji w internecie, którego korzystacie na co dzień do jakichś opłat, zakupów itd., itd. Dopiero później te wartościowe kryptowaluty czy też tokeny NFT przesyłajcie na docelowy, właściwy portfel. Zawsze starajmy się ograniczyć ryzyko do minimum, bo jak widzicie, nawet w takim portfelu jak MetaMask może okazać się, że jakiś haker wykryje błąd, najmniejszy błąd, który pozwoli mu ukraść środki z takich portfelów. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość, dlatego zawsze ograniczamy ryzyko do minimum. I na koniec jeszcze jedna informacja, tak pół żartem, pół serio, zanim opowiem Wam o najważniejszych akcjach, które będą miały miejsce w tym tygodniu. Zobaczcie, terroryści w strzelaninie w Wiedniu w 2020 roku korzystali z Binance, mówi niemiecka policja. Nie będę teraz czytał całego artykułu, bo nie o to tutaj chodzi, chcę Wam tylko powiedzieć, zobaczcie, jaka głupota. Po co w ogóle coś takiego pisać? To jest tak, jakby policja mówiła również, że dzień wcześniej przed tym zdarzeniem terroryści jedli kolację w jakiejś tam restauracji i zapłacili za nią euro. No czy to jest nonsens? Co z tego, że jakiś tam terrorysta korzystał z giełdy Binance? To, że jest przestępcą, terrorystą czy zwykłym Kowalskim, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, z czego on korzysta. Jest złą osobą, okej, mówimy, co zrobił źle i tak dalej, ale po co wspominać z tego, że korzystał z giełdy Binance? Jaki to ma sens w ogóle, aby takie informacje podawać dalej? Tak jak mówię, w ten sposób w złym świetle można postawić dosłownie wszystko. Szkoda również, że nie podali, z jakiego banku korzystają ci terroryści, bo jestem pewien, że jakieś tam konto w banku mają. I na koniec nadchodzące akcje. Pierwsza z nich Kingdom Starter. Osoby, które stakeują tutaj tokeny 5000 lub więcej, mogą wziąć udział w przedsprzedaży tokenów Midland. Wszystko będzie miało miejsce w środę rano, dokładnie jeżeli klikniemy sobie w tym miejscu, to mamy tutaj szczegółowe informacje. Za 1 dzień i 16 godzin wszystko rusza, dokładnie 26 w środę o godzinie
6 rano czasu polskiego. O szczegółach wam teraz nie będę mówił, na moim kanale znajdziecie film, w którym pokazuję, jak korzystać z takiego launchpada. Tutaj w stakingu należy mieć 5000 lub 100 tysięcy tokenów lub więcej. Mając 5000 trzeba wykonać konkretne zadania na Twitterze, ale o tym mówiłem właśnie w nagraniu, więc sobie możecie do niego wrócić, jeżeli jesteście tym zainteresowani, jeżeli wcześniej braliście z tego udział lub teraz chcecie. No i kolejna akcja na MM Finance. Tutaj mamy kolejny launchpad, tym razem projekt CRO Predict i z tego co się orientuję, po raz kolejny mamy możliwość alokować tutaj środki z gwarancją odkupu po cenie, po której kupiliśmy dany projekt w tym launchpadzie. Jeszcze zostały 2 godziny 30 minut, prawdopodobnie już jest po akcji, jak oglądasz to nagranie, bo zawsze Crypto News pojawia się o godzinie 17, natomiast informowałem Cię o tym również na grupie telegramowej Crypto Podróże, więc przypominam raz jeszcze, dołącz sobie do tej grupy, aby takich informacji nie przeoczyć i być zawsze o czasie. Dam Wam oczywiście znać na Telegramie, dam Wam znać na Twitterze, jak ta akcja się zakończyła, czy udało się zarobić, czy też nie. Poprzednia akcja z Coin Saintami, jak pamiętacie, dała zarobić całkiem sporo. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ to pozwala rozwijać mi się jeszcze szybciej. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.